Rower dla mnie jest, myślę, że to jest styl życia, że to jest to wszystko, co się wokół tego dzieje. To jest kontynuacja też czegoś, co robiłem przed wypadkiem. I ten styl życia jest połączony z pasją. Rower wypełnia tak naprawdę moje życie w 100%. Każdy dzień jest podporządkowany pod rower. Po wypadku niestety się zrobiłem bezbronny jak dziecko i pokonywanie generalnie najmniejszych jakichś tam przeszkód to było dla mnie wyzwanie. I to, co generalnie miałem w głowie, to żeby się usamodzielnić jak najszybciej, nie? I tak naprawdę mi się to udało, teraz jestem w 100% samodzielny. Trzeba wstać i się ruszyć. Mieć jak najmniej pretensji do życia, tylko myślę, że bardziej dostrzegać tych pozytywnych stron więcej. Najbardziej lubię trenować u siebie na Podkarpaciu, bo mam doskonałe tak naprawdę warunki do treningów. Nie czuję jakiegoś pewnie respektu do prędkości większego, bo to też chyba przez to, co robiłem wcześniej, czyli jazda na żużlu. Prędkość i wchodzenie w zakręty, pokonywanie tych zakrętów to jest jakaś przewaga też, bo wiem, że mogę to lepiej wykorzystać. Odlotowa jazda jest fantastyczną sprawą, bo żeby wygrać, to trzeba dokładać kilometrów i trzeba też mnóstwo mi się osób do tego zaangażować, żeby dana fundacja czy dany podmiot wygrał. To jest aktywizacja generalnie społeczeństwa, to jest fajna sprawa. Też uczestniczyłem w projekcie Pomoc Mierzona Kilometrami. Dołączali do tego ludzie, biegali. To nawet było fajne, bo porównywali sobie swoje wyniki. W odlotowej jeździe jest to samo, bo zawsze się możemy z kimś porównać. Nie? Ty stary, patrz, ale ja w tym tygodniu zrobiłem 200, a ty zrobiłeś tylko 150. Co jest z tobą? Nie? Czyli to można się samemu tak naprawdę nakręcać, a przez to nakręcanie będziemy dokładali kilometry. Czy ja mam motto życiowe? Jeśli chcesz, to znajdziesz sposób, jeśli nie, to znajdziesz powód. Myślę, że to jest dobre takie motto i zawsze się go trzymam i zawsze jakoś służy i pomaga. Podejmijcie moje wyzwanie i sprawdzimy na koniec, kto wykręcił więcej kilometrów. Także bierzcie się za rowery, wsiadajcie na rowery i kręćcie kilometry. Mam nadzieję, że będziemy mieli co porównywać na koniec edycji.